Chodź, chodź, będzie do... Nie! Nie! Co ty robisz? Nie! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Boneworks i dzisiaj, słuchajcie, mamy masę modów, to po pierwsze, masę modów, że Grzesiu, słuchajcie, dzisiaj będziesz naprawdę zadowolony, oczywiście, tak jak zawsze, na każdym odcinku będziesz szczęśliwym człowiekiem. Także zobaczmy, co doszło. Mamy tutaj jakieś z końca, że... Ja się nie spodziewałem, że to będzie minigun! Czyli rozumiem, że on jest na baterię chyba, ale okej. Przetestujmy to, tak? Przetestujmy, zobaczmy, jak to działa. Czy można tym strzelać normalnie? Nie można tym strzelać. Gdzie się tą baterię wkłada jakoś? To... Okej. Chcecie zobaczyć moją nową broń? Jeszcze tego ja nie kontroluję w ogóle! Przepraszam! To nie robię tego specjalnie. To nie ja, to minigun sam to robi. Jeszcze sam się zaraz zabije! Co jest? No przestań! 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 O, mogę przecież go puścić po prostu. Ojejku, wszyscy nie żyją. Ale jesteśmy, słuchajcie, super bohaterem. Zobaczcie, jak rzuciłem tego minigana, mimo że on jest mega ciężki. Zobaczmy, czy też można tak zrobić z Grzesiem. No machaj, machaj. Piąteczka. Nie żyje. Mamy nowe mapy, nie wiem, czy mówiłem o tym. Mamy nowe mapy, zaraz do nich przejdziemy. Tylko chciałbym zobaczyć, jak bardzo urosłem w sile. Ale to jest cudowne! Grzesiu, słuchaj, to jest tylko test. Tylko test, okej? Rzucę cię tak tylko po prostu w tego, tylko źle cię trzymam. Rzucę cię tak tylko prosto w tego... Kolegę! Ale to jest cudowne, jeszcze oni zginęli! Mamy jeszcze jakiegoś banana, no banan nie może być mocny. Jeszcze on się przebił! Czemu są jakieś odgłosy pykania? To jest takie głupie! Widzisz, mam broń. Co ty robisz? Mam broń. Bój się. Na kolana. Bijesz mnie? Na kolana powiedziałem. No, nie żyję. Czy można bananem naprawdę zabijać ludzi tutaj? Jeszcze to wydaje takie niewinne dźwięki, kiedy strzelamy w kogoś i no jest jakiś odgłos bąbelków. Czy... Wow! Ja mogę dzięki temu latać! Wow! Jakie to jest dziwne, jeszcze swój cień normalnie widzę, jestem Supermanem teraz, słuchajcie, lecimy ratować świat, zobaczmy. Co dzięki temu możemy zrobić? Chodź, Grzesiu, chodź. Lecimy ratować razem świat. Poczekajcie, może wezmę żywego. To jest ten czas, Grzesiu. Lecimy razem w niebiosa. I zobaczmy, jak Grzesiu zachowa się przy tym, gdy go po prostu teraz puścimy. Czemu on spada? Co ty robisz? No, on spadał po prostu, jakby nic się nie działo. On miał takie po prostu... Mam dość życia i tak, nie? Więc... To jest takie głupie. Czekajcie, czy tylko z nimi jest taki problem, że oni spadają i udają, że się nic nie dzieje? No, ten spada, jakby miał zaraz stracić życie. I właśnie je stracił, a tamci mieli dość życia. Czemu jest napisane Ford, czyli Grzesiu i... Respi się... Banan. Jesteśmy... Co tu się dzieje? Jesteśmy na nowej mapie. Tu samochody jeżdżą. Trzeba Grzesia wrzucić pod samochód. To jest pierwsze, co mi przyszło do głowy. Wszystko ze mną w porządku? Ale nie. Póki tego samochodu jeszcze tu nie ma. Trzeba mieć Grzesia przygotowanego. Tu są łodzie, tu są jakieś wielkie balony. Tu nawet most, którego możemy zrzucić Grzesia jest. Ale to jest ogromne. Ten samochód widzę, że troszkę po chodniku jeździ. I proszę bardzo, nadjeżdża samochód. Jest masa Grzesia. Czy on się... Pup! Przejechał!
Okej, czyli to działa! Grzesiu, co ty robisz? Wystawiasz tyłek w naszą stronę. Czekajcie, czyli mogę zrobić tutaj normalnie masę ich. Okej, to jest cudowny plan. Cześć, to jest właśnie nasze pożegnanie. Okej, to jest ta chwila. Ten samochód się w ogóle zastanawia przez chwilę, czy go przejechać, czy nie. Ale w końcu. No jedź, to jeszcze Jeep jedzie. Będzie dobrze, nic się im nie stanie. Wow, przejechał ich. Znaczy, popycha w pewien sposób, a nie przejechał. Proszę, dobrze. Tak. Wow! Co? To było Co oni robią? To było genialne! Jezu, milion IQ po prostu! Czemu wy jeszcze żyjecie? Jezu, jakbym ja mógł kierować samochodem, otwórzcie mi to! Mamy też, słuchajcie, rzeczy z Minecrafta! Minecraft jest po prostu wszędzie, on jest w Teardownie, w BeamNG, po prostu wszędzie i to nie jest tak, że mamy jakiś głupi blok, zwykły głupi blok z Minecrafta. Chodzi tutaj o to, że wchodzimy sobie w ostrza, różne bronie i mamy Minecraft Diamond Sword po prostu, albo jakieś inne dziwne rzeczy. Aż jestem ciekawy, jak taki diamentowy miecz spisze się, ale on jest smutny, przecież ja się ich pozbywam. Jesteście gorsi od krowy z Minecrafta. Krowa z Minecrafta potrafi przeżyć jeden strzał. Możemy też zwalniać czas w ogóle i rzucać takim mieczem na przykład. Albo dawać teraz mocniejszego plaskacza. To jest tak satysfakcjonujące, nawet sobie tego nie wyobrażacie, jak to jest satysfakcjonujące. Po prostu bierzecie Grzesia. Grzesiu jest grzeczny, nie sprawia nikomu problemów. Bierzecie swoją potężną rękę i uderzacie po prostu Grzesia i łamiecie mu kark. Cudowna gra po prostu. Ogólnie jesteśmy na wulkanie. Tu jest lawa normalnie. Zobaczcie, jak wysoko jesteśmy. No spaść teraz to by było źle. Dlatego specjalnie dla nas mamy ukochanego kolegę Grzesia. Grzesiu, chodź tu. Grzesiu. O. Grzesiu nie żyje. Czekajcie, muszę znaleźć bardziej płaski teren i złapać Grzesia. Grzesiu, chodź. Nie. Dobrze, spokojnie, chodź, będzie to... Nie, co ty robisz? Nie, złap się czegoś, bądź Spider-Man, nie, lecimy na to, stój. Dobra, myśl, Screamy, szybko, nie wydarz. O. Żyjemy. U, tu jest jaskinia nawet. Ale to mi się nie podoba, więc wziąłem Grzesia ze sobą, proszę bardzo. Grzesiu, tym razem sprawdzisz, jak to... Czy ty nie żyjesz? Halo? No. Jak zwykle jest bezużyteczny. Dobrze, mamy Grzesia, słuchajcie. Jest wszystko w porządku. Grzesiu, rzucam tam tą broń, żeby trzymać tylko ciebie. Połóż się tutaj, okej? Okay. Stój. Nie! No! Wiecie co, ja sam skoczę do tej lawy chyba po prostu, bo to jest jakaś tragedia. Ale to jest straszne, jak się tak spada do wielkiej lawy. Tu! O! Odbiłem się rękoma. Czy ja zginę? O! Grzesiu, chodź! Chodź, jest przygoda, chodź! Czy on za mną pójdzie, jak tak zrobię? A jak wezmę go tak za rękę... O! Dobra! Pójdzie za nami, to z własnej woli, zobaczcie. Z własnej woli za nami idzie. Grzesiu, chodź do gorących źródeł. Jakby nie patrzeć, ta mapa jest mega ogromna. Tu widzę nieskończone możliwości. Bo takie zrzucanie Grzesia... Dobrze, on się mnie słucha, salutuje mi. Ty też możesz... O. Co oni robią? Oni wstają i się wywalają. Czekajcie, musimy im pomóc. Nie spadaj. Chodź. Nie. Dobra.
No, rzucanie Grzesia akurat nigdy mi się nie znudzi, tylko musimy mu pomóc, żeby nie poleciał. Ale słuchajcie, muszę wam niestety powiedzieć, że to jest koniec tego odcinka. Razem z Grzesiem zatańczymy, zobaczcie. On kocha ze mną tańczyć, jest w pełni zadowolony. Także to wszystko. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. O, ja was żegnam. Pa, pa, pa. Albo tak. Jezu, jeszcze oni spadają. I cały czas po prostu.